Żyłka cieńsza od włosa, ale jej nie przerwiesz. Bez czegoś ostrego nie ma sensu w ogóle do tego podchodzić. Technologia w dzisiejszych czasach zadziwia, a wędkarze w swoje dłonie otrzymują coraz częściej bardzo zaawansowane technologie. Jak chociażby ta żyłka ProLogic Density Carp Mono. Pracę nad tą żyłką ProLogic prowadził prawie 2 lata, co moim zdaniem świadczy o tym, że firma bardzo poważnie podeszła do tematu, by na rynek wypuścić dobry i sprawdzony produkt. To uniwersalna żyłka, oznacza to, że może jej używać każdy wędkarz i na rynku jest z nami już prawie rok. Wiemy już, że projektowano ją, by uzyskać pożądane parametry. Pierwszy z nich to wysoka gęstość. Trudno to sobie wyobrazić, bo najlepiej sprawdzić, co to znaczy w praktyce. Wysoka gęstość to większa waga, a ta ma ogromny wpływ na szybkość tonięcia. I właśnie o to tu chodziło. Żyłka Density tonie w okamgnieniu. Kolejna bardzo pożądana cecha w przypadku żyłek to ich rozciągliwość, a najlepiej jej brak. Tak jak w przypadku innych żyłek tego producenta, tu też użyto kopolimeru o wysokiej gęstości, wysokiej odporności na ścieranie i bardzo niskiej rozciągliwości. A technikę tę można stosować jedynie z najlepszymi żyłkami. Firmie udało się znacznie zredukować jej rozciągliwość, dzięki czemu szybko przesyła ona sygnały od zestawu. Parametry te podnoszą dziś standard czułości stawianym żyłkom. Redukcja rozciągliwości nie miała wpływu na wytrzymałość na węźle, a także nie obniżyła parametrów związanych z przetarciem. Zapobiega temu proces powlekania, który gwarantuje także dużą gładkość żyłki, a także zerową pamięć kształtu. To wszystko dzieje się na etapie tuż po wytłoczeniu żyłki. Jak wiele niewidocznych gołym okiem parametrów trzeba osiągnąć, by żyłka pracowała w wodzie i na kołowrotku idealnie. Większość z nas nie zastanawia się nad tym, co nie znaczy, że nie przywiązujemy wagi do jej funkcjonalności. Wygląda to tak, że technika, momentami kosmiczna, jest na użytek wędkarzy, a my o tym nie wiemy. ProLogic w ostatnich latach prowadzi szeroko zakrojone badania w tym zakresie, a żyłka Density Carp nie jest pierwszą, która charakteryzuje się takimi parametrami. Jej miękkość przekłada się na zwiększenie dystansów wyrzutów z jej pomocą. Jej najważniejsze cechy to wysoka odporność na przetarcie, wysoka gęstość, wysoka wytrzymałość na węźle, bardzo niska pamięć kształtu, szybko tonąca i co 250 metrów mamy tutaj samoprzylepny marker. Density produkowana jest w 2 kolorach, to zieleń i naturalny brąz. Występuje w rolkach po 1000 metrów. Produkowana jest w 4 wartościach LBS, to 12, 15, 18 i 20. A jeśli chodzi o grubość, to występuje również w 4, to 0,30, 0,35, 0,37 i 0,4 mm.